tym przykładzie stworzymy komiks z naszych zdjęć. Na początek tworzę nowy dokument. Zaznaczeniem prostokątnym zaznaczam dokument. Wybieram edycję, obrysuj kolorem czarnym. Odznaczam zaznaczenie Ctrl-D. Teraz przeciągam zdjęcia na nasz dokument. Dopasowuję ich rozmiar za pomocą Ctrl plus T. Następnie tworzę obrys na każdym zdjęciu o wielkości 2 piksele. Teraz wybieram kształt chmurki i na nowej warstwie tworzę białe dymki. Obrysowywuję je kolorem czarnym. Następnie złączam wszystkie warstwy. Po czym wybieram filtr, tekstura, ziarno. Po czym filtr artystyczne, ziarno błony filmowej. Na koniec dodaję tekst z odpowiednią czcionką.